Głos zabierze eurodeputowany Biedroń. Od czasu przejęcia władzy przez PiS minister sprawiedliwości, prokurator generalny Ziobro na skinienie Kaczyńskiego niszczy polski system prawny i idzie niestety na całkowite starcie z instytucjami europejskimi i własnymi obywatelami. Polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy, do zamrożenia środków unijnych i doprowadzenia do powolnego polexitu. Oczywiście z jednym celem, z obrony swoich interesów partyjnych. I to jest realne zagrożenie, za które zapłacić mogą niestety zwykli obywatele. Na szczęście w Polsce nadal nie ma znaku równości pomiędzy Polakami a partią rządzącą. Dziś Polska to ludzie, którzy bronią demokracji i chcą żyć w praworządnym kraju, a przez szalony amok PiS-u niestety nie mogą. Dlatego dzisiaj, debatując o rządach prawa, musimy pamiętać o zwykłych ludziach, że przez nieudolność i szaleństwo rządów PiS-u oni mogą zapłacić największą cenę zamrożenia środków i powolnego polexitu. I my, strona prodemokratyczna, musimy bronić polskich Polaków przed waszym szaleństwem. Thank you. So there is a blue card. Do you accept? Czy niebieską kartę zechce pan zaakceptować? Bardzo proszę. Mrs. Krzapczyńska, please. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, każdy kto mówi o polexicie chce tylko i wyłącznie awantury. Jestem eurodeputowaną wybraną z Polski. Jestem Polką dumną ze swojego kraju, z narodu z przepiękną historią i przepięknymi ludźmi. Nie straszmy ludzi polexitem. Jest on tak samo możliwy jak wyjście Niemiec czy Francji z Unii Europejskiej. 30 seconds for the answer, please. 30 sekund na odpowiedź. Szanowna pani posłanko, ja też jestem dumny z Polski. Jestem dumny z kraju, który miał drugą najstarszą konstytucję na świecie. Jestem dumny z kraju, który obalał komunizm. Ale wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj gorzej niż zrobili to komuniści. I to jest największy wstyd III Rzeczpospolitej.